Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko. 8:03 niemal. I Sławomir Dębski w naszym studiu. Sławomir Dębski to szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Doktor Sławomir Dębski. Dzień dobry panie doktorze, dyrektorze. Dzień dobry Państwu. Czy dojdzie do spotkania prezydentów Ukrainy i Rosji? Dawid Arachamija, negocjator ukraiński i współpracownik bliski prezydenta Zełenskiego, powiedział, że uzyskano już wystarczające warunki do spotkania prezydentów. Prezydent Zełenski mówi, że jest gotowy się spotkać z Putinem w każdej chwili. I taką gotowość sygnalizuje w zasadzie od pierwszego dnia wojny, więc po stronie ukraińskiej się nic nie zmieniło. A po stronie rosyjskiej? A po stronie rosyjskiej prezydent Putin denazyfikuje Ukrainę. Znaczy, chciałem powiedzieć, też się nic nie zmieniło, bo oni denazyfikują. Tak, oni czasami mniej werbalnie, intensywnie, czasami bardziej, ale ostatnio znowu denazyfikują. No dobrze, to my ciągle żyjemy w takim świecie, pewnie to się nie zmieni do końca tej wojny, w którym co chwilę słyszymy sprzeczne informacje, a to takie, że już ten pokój jest tuż na wyciągnięcie ręki. Po kolejnej rundzie rozmów w Stambule słyszymy, że w zasadzie idzie ku dobremu, a poza tym Rosjanie się wycofują spod Kijowa. A zaraz potem słyszymy, że Rosjanie wcale się nie wycofują i tego pokoju nie będzie. Pokój jest owszem tuż, wystarczy wycofać wojska rosyjskie z Ukrainy. Ja. Więc i będziemy mieli ten pokój tuż. Ale to brzmi trochę tak, jak bogactwo jest tuż, wystarczy wygrać w lotto. Tak, albo zbawienie. Natomiast strona rosyjska również uważa, że pokój jest tuż. Wystarczy, że Zełenski skapituluje i już wojny nie będzie. I tutaj zadam pytanie, czy oni są możliwi gdzieś, czy jest możliwe spotkanie gdzieś w pół drogi? To znaczy miejsce, w które mogą zaakceptować Ukraińcy i Rosjanie. Czyli my musimy mieć świadomość, że te rozmowy, ich cel jest zupełnie inny niż ten deklarowany. Tak? A jaki jest prawdziwy? Prawdziwy cel strony ukraińskiej jest taki, aby próbować pokazać gotowość do dialogu, tak? Próbować pokazać, że to nie strona ukraińska jest odpowiedzialna za kontynuowanie tej wojny. Próbować wynegocjować jakieś drobne zawieszenia broni, żeby tych ludzi, cywilów ewakuować z jednego lub drugiego miasteczka. Natomiast po stronie rosyjskiej jest to w dalszym ciągu negocjacje zmierzające do przymuszenia Ukrainy do pokoju. Tak, to jest ten cel. No dobrze, ale to ciągle, proszę się wybaczyć, nie odpowiedział pan na pytanie. No bo jak długo to może trwać, to oczywiście jest pytanie, na które odpowiedź brzmi w nieskończoność, ale czy jest w ogóle możliwa jakaś płaszczyzna porozumienia, jakieś miejsce, punkt docelowy, gdzie Ukraińcy z czegoś być może ustąpią, Rosjanie ustąpią z czegoś i powiedzmy, no dobrze, kompromis, ale do zaakceptowania. Wszyscy mają w pamięci doświadczenie 2014 roku. Zaraz tłumaczę. Wówczas do tak zwanego porozumień mińskich, czyli takiego rozejmu, doszło w momencie, kiedy strona ukraińska była pokonana. Tak i wtedy się Francja i Niemcy włączyły, żeby nie dać tej Ukrainie całkiem, aby uniknąć klęski politycznej, tak? No i coś tam wynegocjonowano. Jakieś tam dwa porozumienia. Ale to się odbywało wówczas, kiedy na polu bitwy Ukraińcy bardzo dostali w skórę. Więc w tej chwili oni wiedzą, że nie dostali w skórę. Rosjanie też wiedzą, że Ukraińcy nie dostali w skórę. Więc odpowiadając na pana redaktora pytanie, nie. Dopóki na polu bitwy nie będzie wojennego rozstrzygnięcia, w którym któraś ze stron uzna, że została pokonana, trudno się spodziewać, żebyśmy się przybliżali do jakiegoś politycznego rozwiązania. To jest już prawie 7:07. Doktor Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, jest moim gościem. Panie doktorze, to porozmawiajmy o tym, co miałoby na przykład czym miałaby być neutralność Ukrainy, bo to już nawet Ukraińcy mówią, że gotowi są zaakceptować neutralność. Neutralność to co to jest? No to de facto oznacza, że Ukraina miałaby zrezygnować z ubiegania się o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Czyli w NATO nie, ale w Unii Europejskiej? W Unii Europejskiej, ponieważ nie jest to sojusz obronny, na razie przynajmniej, więc Ukraińcy uważają, że Rosja nie powinna się temu sprzeciwiać. Czyli nie wejdziemy do NATO, ale wejdziemy do Unii? To się nazywa w języku historii i politologii finlandyzacją.
No, powiedzmy, tak. To... A to proszę powiedzieć, co to jest ta finlandyzacja, bo o dziwo nie chodzi o butelkę popularnego napoju. Nie. Otóż w okresie zimnej wojny Finlandia była uznawana za część Zachodu, ale jednocześnie nie była członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie była częścią struktur wojskowych i prowadziła taką politykę nieantagonizowania Związku Sowieckiego. Czyli byli częścią Zachodu, wszystko mieli jak grzecznie i dobrze jak na Zachodzie, ale nie bojowali, Jednak ta suwerenność w zakresie polityki zagranicznej była ograniczona. Tak. Ukraina gotowa była... Samoograniczona, w tym sensie samoograniczona. Finowie się samoograniczali. No dobrze, Ukraina byłaby gotowa przy taki status przyjąć? Ukraina ma trochę inne doświadczenia niż Finlandia. Jest za mało Finów w Kijowie, więc tą analogię ja uważam za nietrafioną. Tak? Czy byłaby w stanie? Ukraińcy potrzebują jakichś gwarancji bezpieczeństwa. Tak? I mówią tak, jeżeli będziemy bezpieczni, to my się zgodzimy na każdy neutralny status. Czyli albo będziemy uzbrojeni po zęby, tak? Żeby tutaj Rosjanie nie mogli nas zaatakować, albo też będziemy mieć międzynarodowych gwarantów, którzy de facto pomogą nam odbierać agresję. Co to są te gwarancje? Słyszymy, że Ukraińcy chcieliby, żeby Polska między innymi była gwarantem ich pokoju. Na czym polegałaby takie danie gwarancji? To moim zdaniem za wcześnie deliberować o tym, czyli dyskutować, jakby te gwarancje miały wyglądać, dlatego że no, jesteśmy w polu, jeżeli chodzi o te rozmowy. Na polu boju. Na polu boju, dokładnie. Więc póki nie będziemy mieli żadnego takiego dokumentu, w którym obie strony mniej więcej się zgodzą co do parametrów tego porozumienia, nie ma co się zastanawiać, jakby to mogło wyglądać. Panie doktorze, zelektryzowała, to chciałem powiedzieć. To trudne słowo, jak się okazuje, o godzinie o 10 po 8. Dobrze, w każdym razie wszyscy byli poruszeni wiadomością, że jednym z negocjatorów, nie wiadomo za bardzo po czyjej stronie, jest Roman Abramowicz. No, w Stambule spotykają się bowiem Rosjanie, spotykają się Ukraińcy, spotyka się Abramowicz. Abramowicz, przypomnijmy, oligarcha, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, właściciel, przynajmniej jeszcze do niedawna, klubu Chelsea. Co on tam robi? Po czyjej on jest stronie? Znaczy, nie. On się przedstawia i jest przedstawiany jako taki pośrednik mający dostęp do Putina. Pośrednik de facto reprezentuje samego prezydenta Rosji w sposób nieoficjalny. Jednocześnie słyszałem, że Rosjanie chcieli go otruć. No, ja nie wiem, co z tym otruciem. Podobno coś było, ale nikt tego nie potwierdza. Abramowicz żyje i dobrze się miewa. Ale czyli Abramowicz de facto jest po stronie rosyjskiej? Abramowicz jest pośrednikiem i można powiedzieć księgowym Putina. Pomagał wyprowadzać Putinowi pieniądze z rosyjskiego systemu finansowego. Był jednym z głównych sponsorów jego wspaniałej willi nad Morzem Czarnym. Jednym z pierwszych sponsorów. Zdaje się, 300 milionów euro wydał. No to na dla niego to jest. Nie, ale na fundamenty starczyło. Mhm. Władimir Medyński to bardzo ciekawa postać. Pan go zna. To jest szef rosyjskich negocjatorów. O nim oraz o tym... Czy należy bojkotować marki handlujące z Rosją? Porozmawiamy w RMF24 i w interi.pl, czyli zapraszam do internetu, a słuchacze radia serdecznie żegnam. No dobrze, skoro pożegnaliśmy słuchacze radia, ale ta rozmowa ciągle jest w radiu internetowym i w interi, i jeszcze gdzieś tam, to pan pozwoli, że będę kontrolował pytanie, dobrze, o Abramowicza troszkę. Że Abramowicz jest nie tylko przyjacielem, jak pan mówi, księgowym Putina, ale on zyskał też jakieś zaufanie Ukraińców. Słyszymy. Tak, Ukraińcy chcą z nim rozmawiać, ponieważ przedstawia im taką wizję, że może Putina do czegoś przekonać. Jest wiarygodny w tym sensie, że z całą pewnością stoi w hierarchii Putina wyżej niż Miedyński, o którym będziemy rozmawiać za chwilę, pan redaktor zapowiedział. Mianowicie jest dłużej z Putinem, tak?
I to Abramowicz był jednym z takich wspaniale prosperujących biznesmenów, którzy kupują za mało, sprzedają po 7 latach za dużo pieniędzy. Lubię te interesy rosyjskie, tak, prawda? Znaczy, tą samą firmę państwową, która najpierw została sprywatyzowana, Abramowicz sprzedał za 13 miliardów euro. A kupił za ile? Parę milionów. Parę milionów, 300 milionów chyba, coś takie, 200 milionów. Za 200 milionów kupił firmę państwową, za 13 miliardów sprzedał w krótkim okresie czasu. Biznes życia. To jest tak mniej więcej, jakbyśmy kupili KGHM nawet do spółki, tak? I tam no, nie mamy tylu pieniędzy, bo tam, nie wiem, daliby nam pozniczkę. Na kredyt. Nie, taki biznes, dostalibyśmy kredyt. Tak, za 200 milionów tam dolarów byśmy kupili KGHM, a później byśmy go opylili tam. Tak, znaczy, jeżeli by pan przyszedł do każdego bankiera i powiedział, panie, ja mam taką gwarancję, że zrobię taki interes w ciągu paru lat, bez problemu dostalibyśmy miliard kredytu, żebyśmy mogli przeprowadzić. Za niezłą prowizję. Żyć, nie umierać, trzeba tylko się dogadać. Trzeba być bardzo bliskim przyjacielem prezydenta Putina, bardzo bliskim i użytecznym, potrzebnym pośrednikiem. A wszystkie deale przecież tych oligarchów, znaczy stąd się wzięli oligarchowie. Prezydent Putin zaraz jak przyszedł do władzy, określił warunki gry. Wy się nie mieszacie do polityki, a ja pozwalam wam zarobić pieniądze na interesach z państwem, oczywiście za drobną opłatą. No, prowizja musi być, to jest oczywiste. Jakaś prowizja, coś muszę z tego mieć. No dobrze, to oligarchowie są wiernymi, no chyba tak, wiernymi Putinowi. Na Ukrainie chyba jest troszkę inaczej, to tam oligarchowie byli silniejsi, to oni chyba chcieli wystawiać, prawda? Czyli oligarchowie ukraińscy są taką pozostałością systemu postsowieckiego w ogóle, bo w Rosji również oligarchowie odgrywali pewną rolę w polityce. Na przykład pomogli prezydentowi Jelcynowi wygrać drugą kadencję, tak? Wtedy właśnie inni oligarchowie, Berezowski, Chodorkowski, Gusiński, inni oligarchowie, włożyli ogromne pieniądze, żeby prezydent Jelcyn został prezydentem po raz drugi. Oczywiście za drobne przysługi także polityczne, no nic za darmo. Ale oni odgrywali w tym systemie polityczną rolę. Putin, gdy przyszedł do władzy, zmienił reguły gry. Możecie się bogacić. Do więzienia, Berezowski, Gusiński uciekł do Izraela, Berezowski... Berezowski skończył źle, umarł w Londynie albo został otruty, trudno powiedzieć. Krzymy dzień na zawał serca. Natomiast... został otruty na zawał serca. Tak się mówi. Oczywiście żadnych dowodów nie ma, że coś mu się stało. No, w końcu ludzie na zawał serca też umierają. Natomiast Putin zmienił warunki gry i powiedział tak... wszystko możecie robić, możecie się bogacić jak chcecie, tylko się nie mieszajcie do polityki, bo to jest zarezerwowane terytorium dla mnie. I Chodorkowski, który się nie chciał z tym pogodzić, który miał aspiracje, wspierał różnego rodzaju projekty polityczne. Abramowicz, proszę zauważyć, on też miał aspiracje polityczne przez jakiś czas. Ale Abramowicz się podporządkował. On był gubernatorem, tak? Tak jest, był gubernatorem Kamczatki. Kamczatki. Był Czukotki czy Kamczatki? Czukotki. Czukotki. Tak, Czukotki. Więc był gubernatorem. Wybrał miejsce też, przepraszam, już na... Ale on tam wysłany był przez Putina już, tak? Tak, bo to był taki promysł odbierania gubernatorom kompetencji, wyznaczania tych gubernatorów centralnie. Więc to było taki vertical własny, był taki program Putina, czyli usystematyzowania państwa w taki sposób, żeby ono było do pionu postawione. Myśmy uciekli trochę od tematu. Tak jest. Tematem, przypomnę, bo to kim to są... Nie ja. Ja wiem, to... A to akurat było ciekawe, więc ja nie tylko nie przerywałem, ale wręcz namawiałem pana na te opowieści. Ale chcę wrócić do Medińskiego, bo to jest pytanie, o ile po stronie ukraińskiej, panie doktorze, są ludzie z dość oczywistymi tytułami do zasiadania przy stole. Dmytro Kuleba to szef MSZ-u, jest Oleksij Reznikow, to jest minister obrony, jest doradca prezydenta Podoliak, jest Dawid Arachamija, o którym wspomniałem na początku rozmowy, to jest szef klubu parlamentarnego prezydenckiej partii i też jego współpracownik. No to nagle po stronie rosyjskiej nie pojawia się minister, wiceminister, generał, nie. Pojawia się Władimir Medyński. Któż zacz?
Czyli Medyński to jest były minister kultury. Od 2012 do 2020 był tym ministrem kultury. Dość długo, 8 lat. Ale to jest minister kultury, który zmienił kulturę rosyjską. Upolitycznił, tak? On stwierdził, że my już nie potrzebujemy tych takich ministrów kultury, którzy się zajmują kulturą, fotografują się z tymi działaczami kultury, wspierają ich. Nie, nie, ponieważ państwo tutaj daje jakieś duże pieniądze, to w związku z tym my wymagamy od tych wszystkich aktorów. To był taki Sokorski? Tak, to jest człowiek, który uważa, że państwo ma oczekiwania od kultury. To jest człowiek, który uważa, że skoro państwo płaci, to artyści, kultura musi upowszechniać ideologię państwową. Ona może być zafałszowana. Medyński to jest... Skąd on się wziął w otoczeniu Putina na szczytach władzy? On się uważa za historyka. A, to pański kolega po fachu. Czyli z tym jest bardzo duży problem, dlatego że i doktorską, i habilitacyjną rozprawę splagiatował. Tak? Znaczy, nie, ale zarzuty miał sądowe, tak? W Rosji zarzuty sądowe? Nie, to już jakiś absurd. Czyli moi koledzy, historycy, postawili mu zarzuty, że jego prace nie są oryginalne, żyją. On był takim bardzo, stał się bardzo popularnym publicystą i wzywał właśnie do tego, żeby traktować historię utylitarnie. Była słynna sprawa już jak był ministrem o tak zwanym filmie o chłopcach panfiłowcach. Takich 28 bardzo dzielnych sowieckich żołnierzach, którzy zatrzymali niemieckie czołgi prące na Moskwę. Historycy twierdzili, że to mit. Żadnych chłopców, panfiłowców nie było. To oburzyło ministra kultury. Jak to nie było? No, ale my potrzebujemy mitów. Macie film? Byli. I właśnie, nagrodę ten film dostał. My nie potrzebujemy prawdy historycznej. My potrzebujemy mitów historycznych, ponieważ na tych mitach silne państwo musi być. To jest Medyński. W związku z tym, mało tego, to jest jeszcze Ukrainiec. A właśnie... To jest najbardziej w tym niesamowite. To jest człowiek, który się urodził na Ukrainie. To jest człowiek, który się wychowywał na Ukrainie. To jest człowiek, który nawet o sobie kiedyś mówił, że był Ukraińcem. Był. Tak. Ja miałem z nim taką rozmowę, że pytałem go o te rodzinne związki. On powiedział, że tak, no, byłem Ukraińcem, ale Rosja jest większa. Naprawdę panu tak mniej więcej mówił? Tak mniej więcej im powiedział. Tak? Że to jest człowiek, który wybrał rosyjski imperializm. Tak? Wybrał ideę wielkoruską. Tak? Przepraszam, ale to ze strony ukraińskiej takiego człowieka może spotykać chyba wyłącznie pogarda. Raczej to jest tak, jeszcze 100 lat temu takie, bym powiedział, peregrynacje tożsamościowe były możliwe. Natomiast w momencie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, kiedy prezydent Putin mówi, że nie ma Ukraińców, tak, albo ma ich nie być, nie ma być państwa, czyli Ukraińcy nie mają prawa do własnego państwa. Wówczas taki indywiduum jak Medyński jest niewątpliwie podejrzany. On jest przynajmniej miły w obyciu? On jest dość suchy, taki w obyciu, raczej nie wzbudza sympatii, ale też rozmawiał z Polakiem, więc to jak gdyby nie wyciągałbym za daleko idących wniosków. Pogarda do Polaków jest... Nie, ale on wiedział, kim ja jestem, ja wiedziałem, nikim ważnym, perspektywy. Nikim ważnym, to prawda, ale też nikim jemu życzliwym i jego wyborom tożsamościowym. No tak, no. Rozumiem, że nie zabawał pan. Fantastycznie, fantastycznie, Wołodia, naprawdę. Nie, tak pytałem się, byłem zaciekawiony po prostu, jak on, w jaki sposób on się odnosi. To bardzo popularny publicysta, pan mówi, że on jest suchy, ale on był popularnym publicystą, pan mówił kiedyś, że on był takim rosyjskim Wołoszańskim. Tak, bo on prowadził programy telewizyjne, które... Historia jest w Rosji bardzo popularna, tak? Jeżeli ktoś potrafi o historii opowiadać, to bardzo dużą widownię potrafi zebrać, zorganizować. Tak? Jeżeli się pójdzie, ja dawno nie byłem, ale jak chodziłem do księgarni
rosyjskich, no to półki były zawalone literaturą naukową poważniejszą, 1/3, i 2/3 literaturą taką rodzajem właśnie publicystyki historycznej. Więc Miedyński w tej obszarze publicystyki historycznej był po prostu bardzo dobry. Panie doktorze, ostatni temat to jest bojkot marek handlujących z Rosją. Pytam o to, bo my tego trochę czasami nie rozumiemy tutaj w Warszawie. Dlaczego na przykład polski Leroy Merlin jest tak bardzo proukraiński, ale już francuski nie jest i mówi, że nie ma zamiaru wychodzić z Rosji? Czy ci ludzie, no bo taka Coca-Cola wychodzi z Rosji. McDonald's wychodzi, ale można tam jeść, jak się okazuje, bo wystarczy, że zmienią status właściciela na status tego, który sprzedał franczyzę, więc McDonald's, jak się okazuje, z Rosji tak wychodzi jedną nogą. Ale mniejsza z tym, na przykład no IKEA zamknęła swoje sklepy. Jedni zamykają, bo boją się czego? Bo boją się no, odium, które na nich spadnie wreszcie Europy, jako te, którzy handlują z tyranem, z dyktaturą, z mordercą, etc. A inne firmy się nie boją. Dlaczego? Bojkot konsumencki jest potężnym instrumentem i potężnym środkiem nacisku w demokracjach. Ale też wydaje mi się, że nie przez przypadek firmy francuskie mniej ulegają presji tego rodzaju. Auchan, Decathlon, Leroy Merlin? Tak. Wydaje mi się, że ponieważ prezydent Macron rozmawia bardzo często z prezydentem Putinem, pojawiają się żarty, że czasami częściej niż członkowie rodziny ze sobą rozmawiają. Z żoną dzwonią. W każdym razie bardzo często to robi. Więc podejrzewam, że również wysłał taki sygnał, czyli Pałac Elizejski wysłał sygnał do biznesu francuskiego, aby się zbyt szybko z Rosji nie wycofywali, ponieważ to pomoże prezydentowi Macronowi rozmawiać z Putinem. Tak sądzę. Że to jest element polityki, tak? To jest element polityki państwa. Prezydent Macron toczy w tej chwili kampanię wyborczą, chce zostać wybrany na prezydenta. Potrzebuje tych rozmów z Putinem, aby pokazać, że jest jedynym przywódcą na świecie, który się dodzwania do Putina, od którego Putin podnosi telefon. Prezydent Biden w Warszawie powiedział, w zasadzie sens był taki, że już więcej do Putina dzwonić nie będzie. Ale to też, no właśnie, ale z drugiej strony, czy to nie jest... Ja nie rozumiem za bardzo, dlaczego Francuzi mieliby głosować na gościa, który dzwoni do Putina i nic nie jest w stanie wskórać u tego Putina. Ale się dodzwania. Ale znaczy, Putin, sorry, ale przepraszam, ale rozmawiają Putin, o filmach? Ale Putin... Nie, rozmawiają o... Znaczy, no nie, no bo wie pan, rozmawiają mniej więcej, podejrzewam, tak jak myśmy zaczęli naszą rozmowę. Tylko, że ja z panem niczego nie wytarguję tutaj. No nie ma... Tak, ale... Prezydent Macron mówi, skończ z tą wojną. Prezydent Putin, a niech Ukraińcy skapitulują. Ale prezydent Macron, a może żebyś się wycofał. Ale nie zamierzam się wycofać. No mniej więcej tak te rozmowy, jeżeli czytać te informacje, które się pojawiają, komunikaty, które się pojawiają po tych rozmowach, to od kilku tygodni tak te rozmowy wyglądają. No dobrze, ale inne firmy na przykład się wycofują. No Nestle się nie wycofuje, w związku z tym majonez, winiary i woda na łęczowianka i KitKaty i Princessy zaczynają być trefne i co z tego? Raczej, tak jak powiedziałem, no ten bojkot konsumencki jest ważny, ponieważ jeżeli nie jesteśmy gotowi udać się na Ukrainę i przyłączyć się do tej walki w obronie niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej tego kraju, to co możemy zrobić? Możemy podciąć korzenie ekonomiczne Rosji. Pan nie kupuje w tych firmach, które handlują w Rosji? Staram się. To pytanie, nie wiem, czy pan wie, że nastąpiła derusyfikacja musztardy. Nie wiem, ale... Musztarda kielecka, rosyjska, przestała się nazywać rosyjska, zaczęła się po prostu nazywać ostra. A to tego nie wiedziałem. Tak samo już nie ma pierogów ruskich, są tylko pierogi ukraińskie. Gdzieś czytałem, że ja nawet kupiłem takie. Włoski uniwersytet
już nie pamiętam gdzie, ale wykreślił z katalogu lektur Dostojewskiego na przykład. Więc uważam, że to jest absurd trochę. Znaczy, ja bym doradzał czytanie Dostojewskiego każdemu. Doradzał? Doradzał, tak. Hmm. Czytajmy jak najwięcej Dostojewskiego. No, czytajmy jak najwięcej książek w ogóle. No. Tak, ale czytajmy literaturę rosyjską. Tam naprawdę jest bardzo wiele pożytecznych wskazówek do tego, aby zrozumieć, jak ta Rosja funkcjonuje, jak ta kultura funkcjonuje, a w związku z tym polityka jest emanacją trochę kultury, w pewnym sensie, myślenia, podejmowania decyzji, więc im więcej będziemy wiedzieć o Rosji za pośrednictwem literatury, tym mniej będziemy podatni na różnego rodzaju manipulacje. Musi pan odpowiedzieć jednym zdaniem, krótkim. Kiedy skończy się wojna? Tak, wojna się skończy wówczas, gdy jedna ze stron uzna się za pokonaną. Długo to będzie trwało. Na koniec, jak sami państwo słyszą, tryskający optymizmem, Sławomir Dębski nas pożegnał taką informacją. Ale miłego dnia państwu życzę. Ja też państwu życzę miłego dnia, chociaż no, co robić z takimi gośćmi? No, prawdę mówią niestety. Dziękuję serdecznie. Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.